Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na 182. posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji. Na dzisiejszy porządek obrad przewiduje 4 punkty. W punkcie pierwszym rozpatrzenie uzupełnionej odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 105 w sprawie badań nad zespołem Downa. W punkcie drugim rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany artykułu 20 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz artykułu 17a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie aktualizacji zawartych w nich odesłań do innych ustaw. Tą petycję będzie przedstawiała pani poseł Kornelia Wróblewska. W punkcie trzecim rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie poszerzenia katalogu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności RP lub RPZ oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji. Również przedstawiać będzie pani poseł Kornelia Wróblewska. Jak również czwartą petycję będzie przedstawiała pani poseł Kornelia Wróblewska, czyli rozpatrzenie petycji w sprawie aktualizacji niektórych ustaw w zakresie zawartych w nich odesłań. Rozumiem, że nie ma uwag, nie słyszę. W związku z powyższym przechodzimy do realizacji porządku dziennego. Czyli punkt pierwszy, rozpatrzenie uzupełnionej odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 105 w sprawie badań nad zespołem Downa. Czy są przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia? Tak. W związku z tym oddaję Panu głos. Proszę przedstawić się i proszę zabrać głos. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. W odpowiedzi na dezyderat numer 105. Proszę się przedstawić jeszcze. Dariusz Poznański, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny. W odpowiedzi na dezyderat numer 105 w uzupełnieniu odpowiedzi przekazujemy dodatkowe wyjaśnienia. Tutaj zasięgnęliśmy opinii między innymi konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej i zgodnie z informacjami przekazanymi przez pana profesora badania naukowe w tym zakresie są w Polsce prowadzone. W strukturach organizacyjnych instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia funkcjonują komórki organizacyjne, których działalność między innymi związana jest z diagnostyką chorób genetycznie uwarunkowanych. I przykładem takich działań podejmowanych w tym obszarze jest projekt realizowany w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w Katedrze i Zakładzie Genetyki, który zajmuje się opracowaniem, wdrożeniem postępowania dietetycznego wspomagającego rozwój dzieci z trisomią chromosomu 21 na podstawie badania ekspresji genów z uwzględnieniem wybranych parametrów biochemicznych. Również Uniwersytet Medyczny w Poznaniu prowadzi działania dotyczące wielodyscyplinarnego wsparcia rozwoju osób z zespołem Downa o możliwości terapii w obrębie części twarzowej czaszki. Z uwagi na fakt, że te badania w tym obszarze mogą być prowadzone przez naukowców z bardzo różnych dziedzin, to jest genetyki, pediatrii, rehabilitacji, pedagogiki, socjologii, psychologii i też finansowanych z bardzo różnych źródeł, z Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale też z różnych grantów uczelnianych, funduszy regionalnych. No bardzo trudno jest też skatalogować te wszystkie inicjatywy, które są podejmowane. Natomiast w celu takiego systemowego uregulowania kwestii badań naukowych w ochronie zdrowia, zgodnie z ustawą z 21 lutego 2019 roku powstała Agencja Badań Medycznych, która właśnie jest w procesie konstytuowania się. I ta działalność agencji polega właśnie na dofinansowaniu badań naukowych, prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, wydawaniu opinii ekspertyz, zinicjowaniu, rozwijaniu współpracy międzynarodowej. No tutaj szereg zadań, których nie będę tam szczegółowo może Państwu przytaczać, ale co bardzo istotne, to prowadzenie własnych badań naukowych, prac rozwojowych, dofinansowanie projektów niekomercyjnych badań klinicznych, no bo w chwili obecnej no to jest jakby odpowiedź na taką kwestię, że badania kliniczne w zasadzie były przede wszystkim domeną firm farmaceutycznych, które prowadziły te badania w celu ich komercjalizacji. Natomiast no to jest odpowiedź taka systemowa na potrzeby prowadzenia badań, które nie mają właśnie na celu wprowadzenia nowych produktów leczniczych na rynek i do
refundacji. No i w ocenie Ministerstwa Zdrowia powstanie tej Agencji Badań Medycznych zapewni rozwój nauk medycznych i nauk o zdrowiu, przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny i da właśnie taką podstawę finansowania dla różnych badań, które będą stanowiły różne wskazówki kliniczne, wspierały zarządzanie opieką medyczną i zdrowotną w oparciu o dowody naukowe. No i w oparciu o te zmiany i też jakby o tworzenie tej instytucji i fakt, że te badania dotyczące tego obszaru są już w Polsce realizowane, w ocenie Ministerstwa Zdrowia tworzenie odrębnego instytutu wydaje się niezasadne, no i w chwili obecnej nie trwają takie prace w Ministerstwie Zdrowia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Petycją zajmował się pan poseł Jacek Świat. Czy pan poseł jest usatysfakcjonowany odpowiedzią, czy jest wszystko okej? Okay? Szanowni Państwo, ta uzupełniająca odpowiedź jest znacznie bardziej konkretna niż pierwsza. Otrzymaliśmy tutaj przykłady konkretnych badań naukowych nad zespołem Downa prowadzonych w różnych ośrodkach. No a najważniejszy jest ten nowy element, czyli świeżo powołana Agencja Badań Medycznych. Jest to bez wątpienia krok w dobrą stronę, ponieważ ta agencja pozwoli na inicjowanie oraz koordynowanie badań nad konkretnymi tematami, badań prowadzonych w różnych ośrodkach, nie tylko medycznych, również chodzi o badania interdyscyplinarne. Ja wierzę, że ta agencja pozwoli zrealizować to, co wnosił autor petycji i co, jak sądzę, wszyscy wyrażaliśmy w czasie dyskusji tej w komisji, że te badania nad zespołem Downa powinny być prowadzone intensywniej i koordynowane również w wymiarze międzynarodowym. Cóż, myślę, że nasza komisja zrobiła wszystko, co mogła. W sensie formalnym zrobić. Również myślę, że naszą zasługą jest to, że wywołaliśmy pewien temat i pewną refleksję. I w tej sytuacji wnoszę o przyjęcie odpowiedzi na petycję. Dobrze. Czy są inne głosy w dyskusji? Nie ma innych głosów. W związku z tym wniosek jest o przyjęcie odpowiedzi ministerstwa. Nie widzę głosów przeciwy. Komisja przyjmuje. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Przechodzimy do punktu drugiego. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany artykułu 20 ustęp 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz artykułu 17a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie aktualizacji zawartych w nich odesłań do innych ustaw. Przedstawia pani poseł Kornelia Wróblewska. Proszę bardzo, daję pani głos. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisja. Tak jak pan przewodniczący zauważył, mamy tutaj kolejną petycję z cyklu petycji porządkujących przepisy prawa. Mamy odwołanie do dwóch ustaw, w tym jedno odwołanie jest do ustawy, do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze, która utraciła moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze. I drugie odwołanie i drugi punkt, czyli propozycja zmiany artykułu 17a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w którym występuje odwołanie do ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. I ta ustawa utraciła moc na podstawie artykułu 192 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. I tą ustawą, co ważne, ustawodawca znowelizował 33 ustawy. Wśród tych aktów prawnych brakuje ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, co może budzić wątpliwości, jeśli chodzi o ustalenie intencji ustawodawcy.
I mimo iż dotychczas mieliśmy taką praktykę, aby w przypadku ustaw porządkujących przekazywać je do prezesa Rady Ministrów z zapytaniem, czy aktualnie nie toczą się jakieś prace rządowe, które mogłyby uwzględnić te poprawki, tak tutaj jest wyraźna rekomendacja Biura Analiz Sejmowych, aby uwzględnić ten postulat i wystąpić z inicjatywą ustawodawczą. Taka jest również moja rekomendacja. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać w tej sprawie głos? Proszę bardzo. Proszę się przedstawić i oddaję Pani głos. Dzień dobry, nazywam się Anna Skowrońska-Kotra. Jestem zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chciałabym przedstawić nasze stanowisko odnośnie propozycji poprawienia odesłania w ustawie z 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi. Jak najbardziej ta zmiana jest zasadna i nie ma do tego tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast chciałabym poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynają się prace nad projektem ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej. Tytuł jest identyczny, w którym to odesłanie jest już poprawnie sformułowane do obowiązującej ustawy Prawo przedsiębiorców. Także wydaje mi się, że niecelowe jest podejmowanie prac nad ustawą, która w pewnej perspektywie czasowej przestanie obowiązywać. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w kwestii uzupełnienia mogę Pani podać terminy, jak to Państwo planują przeprowadzić tę ustawę? Panie Przewodniczący, pracę rozpoczyna. Dzisiaj jest pierwsze czytanie ustawy w Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mamy nadzieję, że będą przebiegać sprawnie, tak byśmy mogli jak najszybciej tą ustawę, pracę nad nią zakończyć. Czy w związku z tym podtrzymuje Pani poseł rekomendację, bo Panie Przewodniczący, zgadzam się, że jeżeli już są prace zainicjowane w tym temacie i ten problem został zauważony, to uważam, że już jakby tematu nie ma w moim poczuciu, ale ustawa, petycja ma dwa wątki, tak jak wspomniałam. Rozumiem, że tutaj Pani odnosi się do drugiego punktu, czyli do ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej. Pierwszy punkt, przypomnę, że dotyczy zmiany artykułu 20 ustęp 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Tutaj jest sytuacja taka, jaką mieliśmy wcześniej, też z rekomendacją Biura Analiz Sejmowych, że jest to zmiana, która faktycznie przyczyniłaby się do przejrzystości prawa, ale nie wymaga pilnej inicjatywy ustawodawczej. W związku z tym w tym punkcie sugerowałabym jednak dezyderat do prezesa Rady Ministrów, tak jak w poprzednich tego typu petycjach, żeby zaznaczyć, że istnieje problem i być może jeżeli będą toczyły się jakieś prace w tym temacie, żeby został ten postulat wykonany również w tych pracach rządowych. Bardzo dziękuję. Czy Państwo przewidują jeszcze ewentualnie uzupełnienie tej ustawy o ten punkt, o którym mówiła Pani poseł? Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, Konrad Makarewicz. Ja jestem zastępcą dyrektora Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. I pozwoliłem sobie zabrać głos tak tylko dla porządku. Pierwsza ustawa, czyli ten pierwszy punkt, czyli ustawa o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego, to jest w gestii ministra właściwego do spraw gospodarki, obecnie ministra przedsiębiorczości i technologii, a ustawa o wykonywaniu działalności jest w gestii ministra spraw wewnętrznych i administracji. Odnosząc się do tego, o czym powiedziała pani poseł i tej konkluzji, że wniosek, który został zawarty w petycji, zasługuje na uwzględnienie, choć nie jest to niezbędne. Zgadzamy się tutaj z konkluzją, którą wyraziła pani poseł, że taka zmiana przyczyniłaby się do przejrzystości prawa. Do tego też dąży minister przedsiębiorczości i technologii, nawet jeśli nie wpływa to na interpretację prawa, to w kwestii tego, żeby przedsiębiorcy rzeczywiście mieli jasność tego, jakie przepisy obowiązują i żeby prawo było przejrzyste. My zmienimy tę ustawę. Prawdopodobnie będziemy sugerowali, żeby przy okazji, o czym mówiła przed chwilą pani dyrektor, czyli przy okazji zmiany ustawy w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, również właśnie tą zmianę uwzględnić tak, żeby ona została skonsumowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Jeszcze rozumiem, że ciągle sytuacja jest dynamiczna, rozwija się, to proszę panią poseł. To jeszcze raz ja. Panie przewodniczący, rozumiem, że mamy przedstawicieli dwóch ministerstw, do których informacja o potrzebie zmian dotarła i rozumiem, że państwo przewidujecie, że jeżeli zostaną podjęte w najbliższym czasie prace, nad, w których można by było uwzględnić te postulaty petycji, to one zostaną uwzględnione. Jeżeli tak, to uważam, że petycja jest na dzień dzisiejszy bezzasadna. Żądanie petycji. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za wyjaśnienia. Rozumiem, że nie ma więcej głosów w dyskusji. W związku z tym wniosek jest o nieuwzględnienie żądania będącego przedmiotem petycji ze względu na to, że de facto zostanie to w niedługim czasie już skonsumowane w toku prowadzonych prac parlamentarnych. Nie widzę głosu sprzeciwu. W związku z tym nie uwzględniamy żądania będącego przedmiotem petycji. Przechodzimy do punktu trzeciego. Również pani poseł Kornelia Wróblewska, rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie poszerzenia katalogu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategoriach dostępności RP lub RPZ oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji. Oddaję pani głos. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Wysoka komisjo. Przedmiotem niniejszej petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Autor petycji nie sprecyzował jednak jednoznacznie, jakiego przepisu ma dotyczyć zmiana wskazana w petycji. Niemniej ekspert z Biura Analiz Sejmowych, analizując treść petycji, założył, że chodzi o znowelizowanie regulacji prawnych dotyczących kręgu uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności RP lub RPZ oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Czyli zmiana dotyczyłaby artykułu 46 ustęp 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegającej na dodaniu do punktu 4 tego ustępu litery D o następującej treści. Żołnierzom górnikom, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia w miejscach wymienionych w artykule 1 ustęp 1 tej ustawy. W opinii autora petycji obecne brzmienie narusza artykuł 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którym wszyscy są wobec prawa równi oraz wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Przypomnę, że artykuł 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówi o szczególnych uprawnieniach wybranych podmiotów do świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpłatnym zaopatrzeniu w leki oznaczone symbolem RP lub RPZ. Autor domaga się poszerzenia uprawnionych do wspomnianych świadczeń o wdowy lub wdowców po żołnierzach górnikach, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia. Dotyczy to wąskiej grupy, a mianowicie 24 podmiotów, na co wskazał autor petycji nie tyle w samej petycji, ale był telefon do sekretariatu Komisji Petycji z prośbą, autor zatelefonował z prośbą, aby ta informacja została państwu przekazana, że ta petycja dotyczy 24 osób. Uważam, że powinniśmy się pochylić nad tą petycją, ponieważ wprowadzenie takiej regulacji prawnej wymaga oceny, a ponieważ tak wprowadzenie tej regulacji prawnej wymaga oceny z punktu widzenia finansów Narodowego Funduszu Zdrowia, postuluje wystosowanie dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów. Ja wiem, że niedawno przez Sejm była nowelizowana ustawa i przepisy dotyczące żołnierzy górników. Wtedy nie zostały zgłoszone żadne postulaty, żeby tego typu zmiany zostały wprowadzone. Być może zostało to przeoczone. Pamiętajmy jednak, że te petycje bardzo często są składane dużo wcześniej. Są to też osoby dużo starsze, które być może nie ze wszystkim są na bieżąco, co się dzieje w Sejmie. Mogły nie zwrócić uwagi, że akurat ta ustawa weszła do Sejmu, było coś nowelizowane. Tym bardziej, że bardzo często te nowelizacje to są... Nowelizowana ustawa brzmi zupełnie inaczej, dotyczy zupełnie innego tematu, a przy okazji nowelizuje się wątek, który dotyczy bezpośrednio danej grupy, więc rozumiem, że mogło to umknąć, dlatego nie została wprowadzona poprawka. Dlatego uważam, że byłoby dobrze, gdybyśmy, zwłaszcza, że to dotyczy naprawdę bardzo wąskiej grupy osób, w podeszłym już wieku, w trudnej sytuacji zdrowotnej, więc myślę, że moglibyśmy wystosować taki dezyderat z zapytaniem, a w związku z tym, że mamy tutaj zarówno NFZ, mamy
Ministerstwo Finansów, więc uważam, że właściwym kierunkiem jest prezes Rady Ministrów. Taka jest moja rekomendacja, panie przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w toku dyskusji ktoś z państwa chce zabrać głos? Czy są przedstawiciele ewentualnie ministerstwa, aby się ustosunkować? Rozumiem, że nie ma. Taka jest rekomendacja pani poseł. No i jest takie, te 24 osoby tak troszkę dają do myślenia. Myślę, że autor niekoniecznie zna skalę, bo jednak takiemu autorowi to jest ciężko takie dane ustalić. Myślę, że tutaj zasadne jest takie wystąpienie do prezesa Rady Ministrów. To dotyczy jednak na pewno nie bardzo wąskiej grupy osób, może nie 24 osoby, może 50, ale na pewno bardzo wąska grupa osób. Na pewno nie są to jakieś duże obciążenia finansowe. W związku z tym takie zapytanie, zwrócenie uwagi na sprawę byłoby zasadne. W związku z tym podtrzymuję tutaj ten wniosek pani poseł o zwrócenie się z dezyderatem do prezesa Rady Ministrów i zdiagnozowanie dokładniej tego problemu. Rozumiem, że nie ma głosów sprzeciwu, w związku z tym komisja podjęła decyzję o wystąpieniu z dezyderatem. Dziękuję państwu bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego, w punkcie, którym również prowadzi pani poseł Kornelia Wróblewska, rozpatrzenie petycji w sprawie aktualizacji niektórych ustaw w zakresie zawartych w nich odesłań, a dotyczy to ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, ustawy o rolniczych badaniach rynkowych oraz ustawy o rezerwach strategicznych. Oddaję pani głos. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. I tutaj mamy znowu, szanowni państwo, do czynienia z petycją porządkującą, która wprowadza zmiany czysto redakcyjne do ustaw. I przedmiotem petycji jest żądanie zmian trzech ustaw. Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji przez uchylenie artykułu 5 ustęp 5 i zastąpienie w artykule 5a wyrazów 28 kwietnia 2011 roku wyrazami 12 czerwca 2015 roku. Zmiana ta jest podyktowana uchyleniem aktów, do których odwołują się, jest odwołanie w określonych artykułach. Druga ustawa to ustawa o rolniczych badaniach rynkowych przez zastąpienie w artykule 2 punkcie 3 wyrazów ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku prawo działalności gospodarczej wyrazami ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców. I trzecia ustawa, ustawa o rezerwach strategicznych przez skreślenie w artykule 17 ustęp 3 punkt 3 wyrazów i naprawcze, a także zastąpienie w artykule 27 punkt 2 litera e wyrazów 27 kwietnia 2001 roku wyrazami 14 grudnia 2012 roku. I tak jak już zaznaczyłam przy pierwszej ustawie, w ocenie autora petycji wyżej wymienione ustawy odwołują się do uchylonych aktów, a ostatnia także do nieaktualnego tytułu obowiązującej ustawy. I proponowane w petycji zmiany mają charakter porządkujący. Nie jest to jednak potrzeba nagła i pilna. Oczywiście to się przyczyni do uporządkowania prawa, ale uważam, że tak jak w poprzedniej sytuacji sugeruję wystosowanie dezyderatu do prezesa Rady Ministrów z zapytaniem, czy nie toczą się prace, w których mogłyby te postulaty zostać uwzględnione. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że ta sprawa nie budzi żadnych kontrowersji, czysto porządkowe i taka ścieżka zaproponowana przez panią poseł jak najbardziej zasadna. Myślę, że w toku kolejnych ustaw, przy okazji innych ustaw takie zmiany mogą być dokonane, nie są to sprawy pilne. W związku z tym nie widzę głosu sprzeciwu. Rozumiem, że komisja przyjęła taki tok postępowania, czyli wystąpienie z dezyderatem do prezesa Rady Ministrów, aby zwrócić na to uwagę i ewentualnie skonsumować te zmiany w kolejnych projektach ustaw. Dziękuję państwu bardzo. W tym momencie wyczerpaliśmy wszystkie punkty dzisiejszego 182 posiedzenia komisji. Dzięki sprawności pani poseł mamy zapas czasowy, w związku z tym jest czas na krótką przerwę kawową i spotykamy się za pół godziny. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie.